1795. Czy w tej sytuacji dalsza jazda na wprost lewym pasem jest dozwolona. No tak, ale ruch w Polsce jest prawostronny. Mówiliśmy sobie wczoraj, że jeżeli jest możliwa jazda prawym pasem, to starajmy się pojechać, pojechać prawym pasem. Tu widzę, że na tym obrazie jest prawy i środkowy pas pusty. Jeżeli mamy jechać prosto przez to skrzyżowanie i nie zamierzamy za chwileczkę skręcać w lewo. Nie mówię o zawracaniu, bo tam jest znak zakaz zawracania. No to siłą rzeczy powinniśmy jechać prawym pasem, czyli jazda tym lewym pasem, dalsza jazda tym lewym pasem będzie wykroczeniem drogowym, co się łączy z uzyskaniem mandatu 200 zł 2 punkty karne.